kupiłem najnowszy model. Tą prehistoryczną cegłę? Ha! 18 kamer! Sprawdź ten blink! Nasza lekcja biologii? 1 000 000 megapikseli! I ma klejnoty od Trumowskiego! To rozbój! Mam to, profesorze! Niezły chwyt, Amando! Chcieliście wyeliminować swojego nauczyciela, co? Bystrzaki! Ups! Pierwsza dziewczyna na studiach! Jaka urocza! Wygląda trochę za biednie. Usiądź sobie. Pomogę ci, pani. Chyba coś zgubiłeś. Zgadza się, moje nędzne serce. Pytania o rośliny? Łatwizna. Imponujące. Oczywiście C. Mega umyśle, pomożesz? Co jest w piątym? Zrób to sam. Dziewczyny kochają złoto. Nie dają mi się skoncentrować. Halo, cisza tam. Wreszcie cisza. Znowu mogę zagłębić się w naukę. Fotosynteza? Lepiej to wygoogluję. To na nic. Gotowe. Czuję, że będę tu prymuską. Wciąż wzdychasz nad testem, Tymek? Wyjaśnię ci to. Tak, gameta to śmieszne słowo. Odpowiedzi bez nadzoru? By w ósmym. To już obiad? Oddajcie kartki. Proszę, panie Stone. Nowa uczennica świetnie się spisała. Ani jednego błędu. Zdecydowanie zasługuje na najwyższą ocenę. Rozumiesz to foto coś? Ciekawe. Amanda i Tymon dostają dziś piątki. Mój pierwszy dzień to sukces. Yeah! Ale podejrzanie doskonały test pana Sandersa zasługuje tylko na jedynkę. Koniec ze ściąganiem. Uczyłem się całą noc, naprawdę. To twoja wina, Romeo. Na naszej uczelni jest tylko śmietanka towarzyska. Wszyscy absolwenci znani są z najwytworniejszych manier. Nie opieraj się, mózgozaurze! Woohoo! Właśnie szlachetnie uratowałem frajera! Wyobrażacie sobie? Nie przynoś mi wstydu! Poznajcie Amandę! Jak się macie, chłopaki? Spoko! O, wow! Rusz się, mądralo! Chodź, piękna! Szafka jest cała twoja! Tak, macie tu osobliwą gościnność! Zejdź mi z oczu! Po co te nerwy? Okularnik jest cały i zdrowy! Porozmawiamy później. Kontynuujemy trasę. Widzę cię. Jasne, szefie. Prawie wpadłem przez ciebie w kłopoty. Ładna, co? Królestwo chemii. Wstrząśnij, ale nie mieszaj. Wymyślają nowy pierwiastek. Ostrożnie. Dziś bez wypadków. Cześć. Ludzka dziewczyna? 45. eksplozja w tym tygodniu. Krzysia i Piotra. Niech ci nieszczęśni eksperymentatorzy sobie posprzątają. Panie przodem. Dziewczyna. Room College ma ogromny budżet, więc ma dwie sauny i pole golfowe. Sama się przekonasz. Nasza bogini poszła tędy. Do windy. Zostań, księżniczko. Zabarykadujmy się. Muszą ich powstrzymać złote ściany. Daj mi autograf. Asio, zombie! Poważny przypadek fanatyzmu. Ćwiczenia oddechowe. Potwory nie są prawdziwe. Arcydzieło Trumaniego. Na szczęście moja wspaniałość przyćmiewa te łachy. Kolejny nudny dzień. Wow! Michał ma urodziny, czy po prostu lubi błyskotki? Uważność nie jest twoją mocną stroną. Wygląda na to, że zapomnieli mi powiedzieć. A ten strój w ogóle nie pasuje. Pewnie nigdy nie przestanę tu odstawać. Dlaczego się denerwujesz, Amando? Nie mam tak modnego luku jak wy, bogacze. Szkoda, ale wiem, kto ci pomoże. Pani Flores, operacja styl. Daj mi wskazówkę. Fantastyczna prędkość! Mały ptaszek powiedział mi, że chcesz przejść metamorfozę. Daj mi chwilę, kochana. Ekspresowe pomiary? Wymyśliłam szykowny look. Czas założyć eleganckie jedwabie, słoneczko. Wyglądam jak milion dolców. O co tyle hałasu? Świętujmy fajnym utworem. Impreza idzie pełną parą. Nie zamawiałem spektaklu. Więc powtarzaj za mną, wściekły Michale. Może nauczysz się tańczyć na luzie? Dziewczyna posunęła się za daleko. Niezłe ruchy. Poczuj ten rytm, Lucy.
to wakacje od edukacji. Ona jest piękna. Co to za chaos? O, ale wtopa. Ma dobry gust do butów. Nic dziwnego, że przeniosła się do nas. Impreza skończona. Zejdź na dół. Dzięki. Przepraszam, poniosło mnie. I tak dostajesz solidną piątkę za styl. Jej, słyszałaś? Myślałam, że piątkę z plusem. A za dyskotekę przy biurku dostajesz naganę. Co za pech. Dyrektor nienawidzi tańca. Karma w akcji, imprezowicze. Nie spodziewałem się po tobie takiego bezguścia. Weź przykład z Amandy. Jedynka. Nie ma sprawiedliwości na tym świecie. Przypominam, że zbliża się bal zakończeniowy. Mamy konkurs na króla i królową. Słówko, pani Flores? Tak, szefie? Czy jest dla mnie strój? Wybiorę coś. Do zobaczenia. Już znalazłem swoją królową. Moja szansa na słodką zemstę. Ich wieczór będzie super. W co mam się ubrać na bal? Tak, to niełatwe zadanie. Potrzebujesz mojej braterskiej rady? Nie mogę wybrać luku. Pomożesz? Kurtka od Vitona? To nuda. Za dużo brokatu. A to? Nie do końca. Chociaż zostaniesz w tym królem. Zdecydowane. Taki luksusowy garnitur powinien leżeć idealnie. Przymierz go, Tymek, a ja tu zaczekam. Okej. Teren czysty. Czas na moje psoty. Brzmi podejrzanie. Michał, jesteś tam? Zamknięte. Prawie zapomniałem o trumfonie. Nie zawiedź mnie, gadżecie. Mam dość czekania. Dokąd on poszedł? Pewnie przegapię bal. Nie przyjdziesz? Wieczór jest zrujnowany. Bateria padła, ale nie udało mi się wytłumaczyć. Wypuść mnie. Nudzisz się, Amanda? Za chwilę bal. Pójdziemy razem? Już obiecałam Tymkowi. Rozumiem, ale wyjechał na zawody. Jako jego najlepszy przyjaciel dostałem nawet zdjęcie. Dżentelmeni tak nie robią. Sportowcy mają napięte harmonogramy. Nie martw się, nie pójdziesz bez nikogo. Zawsze marzyłem o wygranej. Zwłaszcza z taką królową piękności. DJ powinien dostać hojny napiwek. Och, nasza uczelnia połączyła samotne dusze. Coś mi wpadło do oka. To takie romantyczne. Powrót Truminatora. I jest wściekły. Ehem, ehem. Jesteś tutaj, Tymek? Więc zdecydowałaś się zastąpić mnie tym oszustem? Michał powiedział, że wyjechałeś. To doświadczony kłamca. Michała tu nie ma. Widziałam twoje zdjęcie na drabinie samolotu. Tajemnica mojego znaleziska rozwiązana. To zdjęcie? Przyjrzyj się bliżej. Rany, Julek. Zapomniałem wyłączyć żelazko. Nie tak szybko, oszuście. A co ze mną? Nikogo nie obchodzi królowa balu. Co się dzieje, Amando? Powiedz mi. Nie mam teraz ani randki, ani przyjaciół na bal. Nie smuć się, będzie lepiej. Mam znajomą, która była w podobnej sytuacji. Pozwól, że opowiem ci jej historię. Nareszcie koniec lekcji. Au! Przepraszam, Tymon. Hej, co słychać, kolego? To miejsce jest wolne? Jasne, siadaj. O rany, w takim plecaku jest miejsce na wszystko, a nawet więcej. Do zobaczenia jutro, Kasia. Co u was, chłopaki? Zapisałam się na baseball i już 3 razy przespałam trening. A oto mój przystanek. Mam najlepszych kolegów na świecie. Do jutra, Lucy. Lucy ma wszystko, o czym może marzyć nastolatka. Świetną szkołę, najlepszych przyjaciół i szczęśliwą rodzinę. Szykuj się, córeczko. Przeprowadzamy się. Co? Przeprowadzamy się do innego stanu. Nie, nie, nie. Tylko nie to. Cóż, przynajmniej Lucy miała wszystko. Ale teraz czeka na nią nowe życie. O, czy już jest ranek? Co? Spóźnię się. To mój pierwszy dzień w szkole. Muszę jak najszybciej wybrać ładny strój. O. Andrzej miał rację. Ten plecak jest za duży. Ale z drugiej strony przywiozłam ze sobą całą moją garderobę. Jest idealnie. Nie mogę się doczekać, aż poznam nowych przyjaciół. Oto jestem. Ale tu fajnie. Hej!
Cześć! I tak cię złapię. Wygląda na to, że jest zbyt zajęty. A oni? Masz prawo zachować milczenie, ale nie będziesz w stanie tego zrobić. Wow, co za pech. Mam dla ciebie coś pysznego. Co tu się dzieje? Cześć! Nareszcie ktoś chce mnie poznać. A nie, jednak nie. Wygląda na to, że nadzieje Lucy na nową szkołę były płonne. Hej, Nowa, zaczekaj! To chyba twoje drzwi do szafki. Hej, stoisz mi na drodze. Wygląda na to, że ta dziewczyna jest tutaj popularna. Cześć, jestem Lucy. Aj! Znalezienie nowych przyjaciół będzie trudniejsze niż myślałam. Co za widok! Upadek roku! Spójrzcie tylko na nią! Biedactwo, może powinienem jej pomóc. Zgadza się, frajerzy powinni pomagać frajerom. Nie, nie. Cóż, Lucy nie liczyła na tak ciepłe powitanie. Ci nowi koledzy wcale nie są tacy, jak ich sobie wyobrażała, a jej pierwszy dzień w szkole zaczął się od prawdziwej katastrofy. Miłego lotu! A! Ups, powinnaś bardziej uważać. Ona jest taka okrutna. Pozwól, że ci pomogę. Wstań. Dobrze, że nic ci nie jest. O, dzięki. Nie ma sprawy, ale powinnaś patrzeć pod nogi. Ach, ci uczniowie. Zwróćcie uwagę na te reakcje. O, przepraszam, spóźniłam się. Gdzie byłaś? Spóźnię się jeszcze raz, a nie wpuszczę cię na zajęcia. W naszej szkole przestrzegamy zasad. Co z nią jest? Wyszła ze śmietnika? Wygląda okropnie. Gdzie ja jestem? Już wstaję. Jak mam znaleźć przyjaciół w tej szkole? Mam pomysł. Wczoraj wszyscy byli bardzo kolorowo ubrani. Dzisiaj też przyjdę w niezwykłym stroju. A jeśli potrzebuję czegoś innego? Zabiorę ze sobą kilka rzeczy. Mogą się przydać. Więc Lucy jest optymistycznie nastawiona. Zobaczmy, czy jej plan zadziała. Chyba o czymś zapomniałam. No właśnie, figurka. Jest ciężka. Wow, ile tu rzeczy. Powinnam tu trochę posprzątać. O, mamusiu. I co nieco wyrzucić. O, moje super okulary. Zastanawiałam się, gdzie mogą być. Czas do wyjścia. Korzystając z nich, mogę się dowiedzieć, którzy ludzie są najfajniejsi w szkole, żebym mogła się z nimi zaprzyjaźnić. Życzcie mi szczęścia. Cześć. Mówisz cześć, ale ja tylko rapuję, yo. Ciekawe. Jest Vicky. Chciałabym zostać jej przyjaciółką. Ona jest nowa? Co za dziwaczka. Więc zobaczmy, kogo my tu mamy. Ten zdecydowanie nie jest fajny. Jet, zaskocz ją. Hej, Nowa! Ale plecak. O, to jest Kacper. Jest tu popularny. I chce mnie pocałować. Au! Dlaczego są tacy okropni? Co za wstyd! Nasza szkoła musi być idealnie czysta. O, co my tu mamy? Kto tam? O, co się stało? Nikt nie chce się ze mną przyjaźnić. Nie denerwuj się. Nie musisz tak się ubierać, żeby znaleźć przyjaciół. Dalej, schowaj się. Hokus pokus. Od razu lepiej. Prawdziwi przyjaciele nie dbają o to, jakie nosisz ubrania. Doceniają cię za twoją osobowość. Występy TikToka. To jest to. Jeśli stanę się fajna na TikToku, natychmiast będę popularna w szkole. Ach, zniknęła. No dobrze. O, ciekawe urządzenie. Spróbujmy. Pająki! Nie możecie pokonać Edka, super sprzątacza. Wszyscy podziwiają dziewczyny z drużyny cheerleaderek, co oznacza, że jeśli do nich dołączysz, też możesz stać się popularna. Lucy, co ty tutaj robisz? Chcę z wami zatańczyć. Pokażę wam, co potrafię. No cóż, śmiało. To nie wygląda jak taniec. Wszyscy powinni to zobaczyć. Dziewczyny, za mną! Nasz zespół jest najlepszy! My zawsze będziemy pierwsi! Jedna Lucy. Wszystkie jej wysiłki sprawiają, że jej koledzy z klasy jeszcze bardziej się z niej śmieją. Dziewczyny, mogę do was dołączyć? Jasne, prawda, Janko?
Czekałyśmy właśnie na ciebie. To jest twój mundurek. Witamy w naszym zespole. Niemożliwe. Wreszcie mi się poszczęściło. Jestem taka szczęśliwa. To śmieszne. Cała szkoła pęknie ze śmiechu. Wow, ile wyświetleń. To znaczy, że mnie kochają. A chciałam tylko pomóc. To beznadziejne. Uwaga, zaśpiewam piosenkę. W dzień i w nocy toczę niekończącą się walkę. Czuję, że miłość jest w moim sercu. Ten smutek mnie rozdziera. Kocham go sercem i duszą. Wspaniały występ. Brawo. Jestem pewna, że będziemy najlepsze. Tak, Nowa zrobi niezłe show. A teraz powitajcie nasze kolejne piękne zawodniczki. Cześć wszystkim. Nasze dziewczyny są zazwyczaj fajne. To powinno być ciekawe. Jesteśmy najlepszym zespołem. Witajcie, cześć i czołem. Wygląda na to, że Lucy w ogóle nie jest gotowa na ten występ. Dziewczyny ją wrobiły. O nie, dlaczego wszyscy się śmieją? Tylko spójrzcie na tą Nową. Kto wpuścił ją na scenę? Ale jaja. Naprawdę wierzysz, że podoba nam się, jak tańczysz? Nie, nie, musisz skończyć występ. Przestańcie się śmiać. Biedna Lucy, muszę jej pomóc. To nawet nie jest taniec. Wspaniale. Zaczynamy. O, co się dzieje? Nie miałam jeszcze wychodzić na scenę. Wow, co za romantyczna atmosfera. Fajnie by było teraz zaśpiewać. Dlaczego nie? Gorzej już być nie może. Nie, nie słuchajcie jej. Spójrzcie na mnie. Nie, już więcej nie skrzywdzisz Lucy. Czasami bardzo trudno jest zobaczyć światło w życiu jasne i wolne. Ale ja zawsze będę miła, bo chcę żyć w zgodzie ze sobą. Pewnego dnia poznam nowego przyjaciela i pójdziemy wspólną drogą. To było niesamowite! Brawo, Lucy! Naprawdę wam się podobało? Tak się cieszę! Powinnam podziękować Aleksowi. No cóż, moja praca jest tutaj skończona. Lucy dostała to, czego chciała, a ja muszę iść dalej. Na świecie jest wielu ludzi, którzy potrzebują mojej pomocy. A wy, moi drodzy, po prostu wybierzcie i obejrzyjcie kolejny filmik. Jestem pewien, że wam się spodoba. I nie zapomnijcie o kciukach w górę. Koniec! A nie, jeszcze nie! Gdzie on się podział? Lucy, jak długo występujesz na scenie? Weźmiesz udział w miejskim konkursie talentów? Nie, nie, bez komentarza. Gdzie on jest? Tylko on przez ten cały czas dobrze mnie traktował. Straciłam szansę na prawdziwą przyjaźń. Lucy, dlaczego znowu płaczesz? Zdałam sobie sprawę, że prawdziwi przyjaciele doceniają cię za to, kim jesteś. I tylko Alex był dla mnie naprawdę dobry. Alex! Jestem Franek. A, moja wina. Spróbuję go dogonić. Nie mógł odejść za daleko. Alex! Alex! Przestań dzwonić. I tak nie spałam. Będę musiała pójść do szkoły. Cześć, pójdziesz ze mną do kina? Au! Uśmiechnij się. Wspaniale. Jesteś urodzoną modelką. Hej, co ta dwójka robi? Weźcie je sobie. Moje zdjęcie! Gdzie jest Alex? Lucy, ach, dziękuję. Wielkie dzięki. Lucy, mogę prosić o autograf? Nie, nie teraz. To dla ciebie. Tak, dzięki. Nie trzeba. Hej, jak się masz? Przepraszam, myliłam się. W porządku, nic się nie stało. No nareszcie. Więc przyjaciele? Przyjaciele. Masz śmieszne włosy. Tak, ale to peruka odstraszająca nowicjuszy w szkole. Słuchaj, mam pomysł na kostiumy na kolejny koncert. Chodź, pokażę ci. Zobaczmy, o której zaczyna się informatyka. O, a co to? Lucy, dlaczego nie masz na sobie mundurka? Nie możesz przychodzić do szkoły ubrana w to, co chcesz. Ochrzania moją córeczkę? Niech się to więcej nie powtórzy. Rozumiem. Ale dyrektor nie pozwoli, żeby ktoś stresował jego córeczkę. Zobacz, mamy nowy uniform. Hej, Lucy. Lucy, dlaczego się spóźniłaś? Przepraszam. Siadaj. Dla dobra córki dyrektor może kazać całej szkole nosić spódnicę. Ach, moje włosy strasznie wyglądają. Muszę coś z nimi zrobić.
Wołałaś mnie? Nie. Tatusiu, muszę wziąć prysznic. I to już. Rozumiem. Jasne. To powinno zadziałać. Mam nadzieję, że tata szybko to rozwiąże. Jestem cały mokry. Właśnie tego było mi trzeba. To alarm przeciwpożarowy. Wszyscy wychodzić z klasy. O wiele lepiej. Tatusiu, dzięki za pomoc. Jesteś najlepszy. Kocham cię. Nareszcie przerwa. Pięknie pachnie. Ale smakuje jak warzywa. O, tato! Co? Przestań to jeść. To niezdrowe. Nareszcie sobie gryza. On znów swoje. To nic, mam zapasy. Znam wszystkie twoje skrytki, skarbie. Tam. Ach. Twarde lądowanie. A, już wiem. Nikt mnie tu nie zobaczy. Nie schowasz się przede mną pod biurkiem. Skąd to wzięłaś? Powinna była to lepiej schować. Będę głodna. Ale dyrektor do niczego cię nie ogranicza. Tatusiu, ach, naprawdę? Jedz swoje zdrowe brokuły, a ja się tym zajmę. Zaraz złamię sobie ząb. Nie, nie da się tego jeść. Frytki są lepsze. Żaden mecz w szkole nie jest kompletny bez cheerleaderek. Posłuchajcie, następny punkt jest kluczowy. Pokażmy im nasz taniec. Raz, dwa, trzy, cztery. Pokażemy wam luzery. Nasza drużyna przejmuje stery. Ach. Lucy, wszystko okej? Chyba skręciłam kostkę. Usiądź na ławce, Lucy. Ja się tym zajmę. Wygramy tę grę. Nikt z nami nie zmierzy się. Co za obciach. Książka powinna być w szafce. Co? Zamek się zaciął? Mia, pomożesz mi otworzyć szafkę? To nie twoje? Co? To moja szafa z domu. Tato? Podoba ci się, kochanie? To specjalna przesyłka dla ciebie. Wszystkie twoje ulubione rzeczy tu są. Zobacz, nawet twój waleczny rumak tu jest. W dzieciństwie go kochałaś. Rumak? Zamknij oczy. Nic nie widziałaś. Ach, czy to dźwięk budzika? Nie chcę wstawać. Tato, nie chcę iść dziś do szkoły. Okej, wszystko załatwię. Lucy, obudź się. Co? Co tu się dzieje? Zaczęła się lekcja. Niemożliwe. Dzieje się. Dziś porozmawiamy o życiu i śmierci Julii i Romea. Nie mam na czym pisać. Proszę, weź mój zeszyt. Świetnie, dzięki. Teraz muszę robić notatki. Kto chce odpowiedzieć? Lucy, skończ to zadanie. To chyba 28, prawda? Nie znasz podstaw. Tu powinno być 30. Zapamiętam. Jak ty tego nie wiesz? Co powiedziałeś? Ochrona! Przesuń się! Młody człowieku, co ty robisz? Córka dyrektora zna same dobre odpowiedzi. Czy to nowe książki? Co było nie tak ze starymi? Okej, teraz widzę. To nowe wzory. Teraz moja córeczka nie dostanie jedynki. Mogę usiąść? Udzieliłam poprawnej odpowiedzi. Tatusiu, dostałam jedynkę ze sprawdzianu. Jestem złą uczennicą. Tak mi przykro. Ach, już się wypłakałam. Dzięki. Moja biedna córeczka. Ciężko jej. Moje dziecko. Każdemu rodzicowi ciężko jest patrzeć na zmartwione dziecko.
Poradzimy sobie. Co to było? Mia, możesz iść pierwsza. Idę. Czy to jakiś żart? To pusty sprawdzian. Tych zadań nie da się rozwiązać w jedną lekcję. Nie mój problem. To nie fair! Tatusiu, ja chcę być następna! Nie spiesz się, córeczko. Masz własne, specjalne zadanie. Proszę! Naprawdę? Dasz radę. Pokażę mu, co potrafię. Chyba córka dyrektora się zbuntowała. Gotowe. Dobrze. O nie, jak to się stało? I co teraz zrobisz? Niemożliwe. Udam, że nie widziałem tych odpowiedzi. To nie fair. Sama potrafię zapracować na dobrą ocenę. Ma taką samą sukienkę. Potrafi tylko papugować. O rany, co to za długość spódnicy? Nie wolno nosić miniówek w szkole. Ma pani jakiś problem? Niech pan sam spojrzy. Zaraz coś z tym zrobimy. Dobrze. Koniec. Gotowe. Tato, co zrobiłeś? Problem z głowy. Dziękuję, panie dyrektorze. Zasad należy przestrzegać. Muszę się odświeżyć. Dziś piszemy sprawdzian. Uważajcie. I nie ściągać. Co on kombinuje? Flirtuje z moją córką podczas testu? Nie pozwolę na to. Jak leci? Jakiś śmieszny obrazek. Zróbmy sobie razem selfie. Wyszło super. Powinieneś skupić się na nauce, a nie na mojej córce. Spokojnie, tato. Porozmawiamy w domu. Pisz test. Tatuś jest dziś nie w sosie. Odłóż to. Ale ja chcę warzywa, nie tą maś. Nie wybrzydzaj. Dalej, idź. Mam nadzieję, że macie dziś coś dobrego. Jak zawsze. Smacznego. Wygląda okropnie. Nie chcę tego jeść. Moja córka ma specjalne menu. Zróbcie to. Już. Tak, przepraszam. Pana córka na pewno chce coś wykwintnego. Ale tu tego nie dostanie. To moja kuchnia i każdy będzie jadł tutaj tak samo. Pani owsianka jest pierwszej klasy. Smacznego. Kochani, oto wasze wyniki testów. Świetna robota. Dobrze wam poszło. Dostałam 5. Abi, twój sprawdzian. Co? Nie mogłam dostać 1. Przepraszam, to chyba jakaś pomyłka. Pomyliłem kartki. Dostałaś 5 z plusem. Wow, świetnie mi poszło. O nie, jak ja zawaliłam ten test. Brawo, dobra robota, dzieci. Ale ja nie mogłam tego napisać. Wiedza jest ważniejsza niż sprawdziany.